Ekologia, która staje się już czymś znacznie więcej niż tylko dbaniem o środowisko. Na wrocławskich Pilczycach rozpoczęto nowatorski projekt segregacji odpadów. No, były sygnały, że są kłopoty właśnie z otwieraniem tych pojemników na śmieci. No, zwłaszcza osoby starsze miały z tym kłopot. Wiatr potrafił przewracać te kubły, przepychać. Sama segregacja odpadów już nie wystarcza. Oprócz tego mieszkańcy osiedli oczekują estetyki wokół pojemników, dobrego zagospodarowania miejsc na nie przeznaczonych, a także łatwego korzystania z nich. Na osiedlu na Pilczycach testujemy nowy sposób odbierania odpadów, nowe pojemniki oraz nowe pojazdy. 11 lokalizacji, ponad 50 pojemników. W projekcie jest uwzględniona segregacja tak jak w całym mieście. Nie jest ani dodatkowy w pojemniki, ani inny rodzaj zbierania. Cały czas też oczywiście mieszkańcy są informowani, jak się segreguje. Są te pojemniki oznakowane, tak jak pozostałe pojemniki, więc tutaj też nie ma żadnej zmiany. Kontenery biorące udział w projekcie są pojemne i trwałe. Dodatkowo można je podzielić na podziemne i naziemne. Te podziemne szczególnie sprawdzą się w miejscach o gęstej zabudowie. Tam z kolei nie zaburzą estetyki podwórek. Warto wspomnieć, że jest to pierwszy taki projekt w Polsce. To jest nasza inicjatywa, ponieważ uważamy, żeby ten produkt był bardziej powszechny w naszym kraju. Musimy go pokazać mieszkańcom, władzom miasta, jak również operatorom. Przy dużym wsparciu spółki Ekosystem i Chemekosystem udało nam się wdrożyć pierwszy program pilotażowy w tym kraju. Kolejna innowacja związana z nowym systemem dotyczy opróżniania pojemników. Aby tego dokonać, potrzebny jest tylko kierowca, który kontroluje wszystko, nie wychodząc z kabiny pojazdu. Chemekosystem odbiera odpady komunalne z terenu dzielnicy Fabryczna. W związku z czym, ponieważ program akurat ma miejsce na tym terenie, my jesteśmy tutaj odbiorcą odpadów, więc naturalną taką koleją rzeczy było to, że to my będziemy ten cały program testować. Pojemniki są bardzo nowoczesne. Są to pojemniki, które pierwszy raz w Polsce są testowane właśnie tutaj. Ich główną zaletą jest bezpieczeństwo i higiena, czyli nie dostają się do nich zwierzęta, nie dostają się do nich ptaki, nie dostają się do nich gryzonie, a dla nas jest to również taki plus, że Chemekosystem bardzo szybciej może odebrać odpady niż w starym systemie, ponieważ odbiór odbywa się bezobsługowo, czyli nie potrzebujemy ładowaczy, mamy tylko kierowcę, który automatycznie z kabiny pojazdu pojemniki podnosi i opróżnia. Na pewno nowy system, ten pilotażowy, pozwolił sprawniej obsługiwać pojemniki ze śmieciami, w szczególności jest to wygodniejsze dla osób starszych i w okolicach śmietników no, jest większy porządek, można bardziej tego dopilnować. Wpływa to oczywiście na estetykę całego osiedla. Miejski ekosystem podkreśla, że najważniejsze w tym projekcie jest dostosowanie go do wrocławskich realiów. Tak naprawdę to jest program pilotażowy, on ma na celu tylko przetestowanie w tej chwili, jak takie pojemniki się sprawdzają w naszych realiach we Wrocławiu, czy są komfortowe dla mieszkańców, czy nie jest uciążliwy sposób odbierania ich, bo tak jak mówiłam, no pojazd musi tam podjechać, to nie jest tak jak czasami mamy w pojemniki w takich miejscach, że musimy je przetransportować i dopiero opróżnić. Osoby, które na co dzień korzystają z nowego systemu, zauważyły szczegół, którego należy dopilnować. No na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że lokatorzy są zadowoleni z tego systemu. Z tym, że jest pewien problem odnośnie zabezpieczenia przed korzystaniem przez mieszkańców z innych terenów. I to jest pewien szkopuł. Tutaj właśnie nad tym trzeba popracować. Pomysłodawcy znaleźli już rozwiązanie. Niektóre kontenery będą wyposażone w specjalne czytniki do kart, a w przyszłości będzie można skorzystać z aplikacji w telefonie. Dzięki temu nikt, kto nie będzie upoważniony do korzystania z pojemników, nie będzie miał do nich dostępu. Po kilku miesiącach funkcjonowania projektu mieszkańcy wrocławskich Pilczyc widzą poprawę. No to bardzo dobrze, czysto jest. Nie ma tych, mało jest tych zbieraczy, bo im jest jednak ciężko. No bardzo dobrze. Pilotaż projektu potrwa do końca lutego. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.